Miary dwóch kątów trójkąta równoramiennego wynoszą odpowiednio i 3x plus 5 stopni oraz x plus 16 stopni. Znajdź wszystkie możliwe wartości x. Czyli naszym zadaniem będzie wyznaczenie wszystkich możliwych wartości x w taki sposób, że jak wstawimy te wartości tutaj, to te dwa kąty będą opisywały kąty trójkąta równoramiennego. Tak więc będziemy mieli kilka e, możliwości, więc narysujemy sobie tutaj e, kilka trójkątów równoramiennych, żebyśmy mogli sobie ten problem tutaj zobrazować. To będzie jeden trójkąt równoramienny, Tutaj narysujemy sobie drugi trójkąt równoramienny. O. I co wiemy o trójkątach równoramiennych? Wiemy, że O, tutaj ustawiam sobie, że ten bok jest taki sam jak ten bok. Te ramiona będą takie same. Tak samo tutaj O. I e, wiemy również, że kąty przy podstawie mają e, takie same... Miary, czyli w tym trójkącie ten kąt tutaj przy podstawie będzie taki sam jak ten kąt tutaj i analogicznie tutaj ten kąt będzie taki sam jak ten kąt. I e, pierwsza możliwa sytuacja jest taka, że 3x plus 5 stopni będzie występował tutaj. 3x plus 5 o, stopni damy. A x plus 16 będzie kątem, który będzie występował tutaj, czyli x plus. 16 stopni. I teraz e, popatrzmy. W drugiej sytuacji możemy mieć tak, że e, 3x plus 5 stopni będzie tutaj, a tutaj będziemy mieli x plus 16 stopni. I... Nad tym należy się troszeczkę zastanowić, ponieważ na pewno większość osób by pomyślała w ten sposób, ej, nie możemy tego tutaj wstawić, ponieważ to nie jest to samo co e, 3x plus 5, ale my będziemy chcieli szukać właśnie takiego x, a sprawdzimy czy istnieje taki x, że jak wstawimy tutaj oraz tutaj, to te dwa kąty będą miały takie same miary. To całe wyrażenie nie musi być teraz, nie musi wyglądać identycznie, jak to wiadomo, że 3x plus 5 stopni to nie jest to samo co x plus 16 stopni, ale my chcemy sprawdzić, czy znajdziemy taki x, jak wstawimy tutaj oraz tutaj, to będziemy mieli dwa takie same kąty. I tutaj będziemy mogli mieć jeszcze jedną sytuację, i do tego będzie potrzebny nam jeszcze jeden trójkąt równoramienny, który sobie tutaj narysujemy. O. I e, ten bok będzie taki sam jak ten bok. I ta sytuacja będzie taka, że tutaj zamienimy te kąty miejscami. Czyli tutaj, o, najpierw sobie oznaczymy te kąty, czyli tutaj będziemy mieli e, x plus 16 x plus 16 stopni, a tutaj u góry będziemy mieli 3x plus 5 stopni. Przejdźmy teraz do e, wyznaczania wszystkich możliwych wartości x. -a. W pierwszym przykładzie, skoro ten kąt ma miarę x plus 16 stopni, ten ma 3x plus 5 stopni, to tutaj musimy mieć również 3x plus 5 stopni. I teraz co wiemy o kątach w trójkącie? Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie da nam 180 stopni, czyli tak, ten miara tego kąta, czyli 3x plus 5 stopni, plus miara tego kąta, czyli również 3x plus 5 stopni, plus miara tego kąta to jest x plus 16 stopni, x plus 16 stopni to da nam 180 stopni. Teraz musimy rozwiązać takie y, równanie i teraz popatrzmy. 3x plus 3x plus x to da nam razem 7x. Teraz 5 stopni plus 5 stopni to jest 10 stopni plus 16 stopni to jest 26 stopni, czyli 7x plus 26 stopni. I to y, da nam... W sumie 180 stopni, czyli musimy teraz e, odjąć od lewej strony oraz od prawej strony 26 stopni, czyli z lewej strony zostanie nam 7x, a z prawej strony 180 odjąć 20 to jest 160, odją, odjąć jeszcze 6 to jest 154, czyli tutaj będziemy mieli 154 stopnie. I teraz musimy obustronnie to równanie podzielić przez 7, czyli lewą stronę podzielimy przez 7, prawą stronę podzielimy przez 7, to tutaj z lewej strony otrzymamy x, a z prawej strony popatrzmy, 20 razy 7 to jest 140, 2 razy 7 to jest 14, czyli 22 razy 7 to jest 154, czyli x to jest 22 stopnie. Czyli jeśli 22 stopnie, tutaj zwiększymy razy 3 i dorzucimy jeszcze 5 stopni, to to samo będziemy mieli tutaj i w taki sposób właśnie będziemy mogli wyznaczyć sobie miary tych kątów, a y, jeśli będziemy chcieli wyznaczyć miarę tego kąta, to do 22 stopni musimy po prostu dodać 16 stopni, ale to nie jest nasze zadanie, bo chcemy znaleźć wszystkie możliwe wartości x, a, a nie wyznaczyć wszystkie y, tutaj y, możliwe kąty w tych trójkątach równoramiennych. Znaczy można by to zrobić mając x, ale po prostu to jest nasza y, jedna z odpowiedzi. Teraz przechodzimy do y, drugiego przykładu. Popatrzmy. Wiemy, że tutaj chcemy znaleźć taką wartość x, że jak wstawimy do tego wyrażenia oraz do tego wyrażenia, to te dwa wyrażenia będą takie same. Czyli musimy rozwiązać takie równanie 3x plus 5 stopni równa się x plus 16 stopni. Teraz tak, x przerzucamy na lewo ze zmienionym znakiem, to będziemy mieli 2x. Piątkę przerzucamy e, na prawo ze zmienionym znakiem, to będziemy mieli 11 stopni. Musimy obustronnie podzielić przez 2, czyli będziemy mieli x równa się 11 drugich stopni, tak? Czyli 5,5, ale to już tak zostawiamy, czyli to jest tutaj e, druga z naszych odpowiedzi. I teraz trzeci przykład. W trzecim, ostatnim przypadku, skoro ten kąt ma miarę 3x plus 5 stopni, ten x plus 16 stopni, to ten również musi mieć x plus 16 stopni. I znowu skorzystamy z tego, że suma miar kątów w trójkącie da nam 180 stopni, czyli miara tego kąta x plus 16 stopni plus miara tego kąta również x plus 16 stopni plus miara tego kąta, czyli 3x plus 5 stopni. 3x plus 5 stopni da nam razem 180 stopni. Znowu upraszczamy sobie lewą stronę. x plus x to jest 2x plus 3x to jest 5x. Dodać 16 plus 16 to 32 plus 5 to 37 stopni. Równa się 180 stopni. Teraz musimy od lewej strony i od prawej strony odjąć 37 stopni, więc z lewej strony zostanie nam po prostu 5x. 180 odjąć 30 to 150. Odjąć 7 to jest 143, czyli tutaj będziemy mieli 143 stopnie. O, 143 stopnie. I dzielimy to obustronnie przez 5, czyli tutaj będziemy mieli... X, bo 5x przez 5 to jest x, a tutaj będziemy mieli 143 stopnie przez 5. 143 stopnie przez 5. O. I yy, tutaj już nie musimy sobie tego upraszczać, nie będziemy już tracić czasu. Jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie to zapisać yy, troszeczkę yy, ładniej, ale to jest tutaj nasza trzecia odpowiedź, czyli wszystkie możliwe... E, wartości x w takim przypadku, że e, miary dwóch kątów trójkąta ramion, równoramiennego wynoszą odpowiednio 3x plus 5 stopni oraz x plus 16 stopni to 22 stopnie 11 2 stopni i 143 5 stopni. I e, to jest nasza odpowiedź.